serdecznie. Dzisiaj chciałem poruszyć szybciutko dwie sprawy. Pierwsze z nich to sobotnie wyjście Andrzeja na Kasprowy Wierch, które skończyło się dla niego niemal tragicznie i gdyby nie pomoc dobrych ludzi stracilibyśmy pierwszego klauna Rzeczpospolitej. Andrzej niczym roki Balboa chciał pojechać potrenować w góry, ale pokazał nam tylko, że jest durniem, bo bez żadnego przygotowania, mimo, że szlak na Kasprowy nie jest szlakiem trudnym, ale Zimą, zwłaszcza zimą, trzeba być tam przygotowanym. On się wybrał, tak jak stał, i zgrywał kozaka. No, niestety, sam się przestraszył. Na szczęście wszystko skończyło się szczęśliwie. I Andrzej na sam koniec stwierdził, że góry go nauczyły pokory. No, ja jestem ciekaw. Czas pokaże, czy Andrzej tej pokory nabrał. Tyle o Andrzeju dzisiaj. I teraz chciałem odnieść się do swojego poprzedniego filmu, gdzie Yy, zarzucam portalowi MMA.pl, że zajmuję się tylko frikami, ale w sumie się im nie dziwię, bo się zastanawiam, co się stało z naszym polskim MMA. Obejrzałem w sobotę galek KSW i naprawdę były walki dobre, jak Mariana Ziłkowskiego i dwóch debiutantów, też pokazało piękną walkę, chociaż po tej walce zwycięzca nie miał sił wstać do wywiadu. No trochę słabo jak na 22 latka. Powinien mieć więcej tych sił, no ale wiadomo w treningu wszystko wyjdzie. Bo co by było, gdyby ta walka miała trwać 5 rund? Raczej nie daliby panowie rady, chociaż Młódzka była zacna. Tak samo Izu. Sportowiec krwi i kości, pierwsza runda 5 minut nie wygrał, do drugiej nie miał sił. W wejść. No i teraz Martin Lewandowski powiedział, że Izu dostanie jeszcze szansę, ale czy my chcemy to oglądać? Tak samo na poprzedniej gali kilku zawodników nie zrobiło wagi, co moim zdaniem jest brakiem szacunku do przeciwnika. A na kolejnej gali ma wystąpić Mariusz Podzianowski z Jurasem. Czy, to ma, czy ta walka ma sens? Nie wiem. No i walka wieczoru, gdzie niekwestionowany mistrz wagi średniej Tomasz Narkun Zmierzył się z mistrzem wagi ciężkiej, The No i co, The 18 kg cięższy. Bitka do jednej bramki. Nic ciekawego. No, szkoda, ale niestety, moim zdaniem, nasze polskie ma schodzi na psy. Jeżeli chcecie się podzielić swoim zdaniem, zapraszam do komentarzy. Co wy o tym wszystkim sądzicie? Tyle na dziś ode mnie. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Hej.